naszej sali wytworowej. Dzisiaj zajmiemy się jednym z trudniejszych zadań egzaminacyjnych, które będziecie musieli wykonać na egzaminie na prawo jazdy. Chodzi o zawracanie na skrzyżowaniu. Także postaram się Wam namalować na tablicy skrzyżowania, które później w filmikach sobie obejrzycie. Będą się one Wam wyświetlały w głównym prawym rogu, gdzie będziecie mogli sobie dane skrzyżowanie z dwóch jakby perspektyw przeanalizować. Także zaczynamy. Zawracanie na skrzyżowaniu. Jest to manewr, który polega na dwukrotnej zmianie kierunku jazdy w lewo w taki sposób, abyśmy po jego wykonaniu jechali w przeciwnym kierunku. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że zawracanie może odbyć się tylko wtedy, kiedy nie utrudnimy nikomu ruchu oraz nie stworzymy żadnego zagrożenia w ruchu drogowym dla innych uczestników ruchu. Podstawowa kolejna rzecz to taka, że zawsze zaczynamy zawracanie ze skrajnego lewego pasa, czyli oczywiście musimy zmienić pas na skrajny lewy i dopiero z niego będziemy mogli rozpocząć manewr zawracania. Obojętnie ile pasów do skrętu w lewo by było, zawsze rozpoczynamy manewr ze skrajnego lewego pasa. Nie zapomnijmy również, że zawracać nie wolno na skrzyżowaniu wtedy, kiedy mamy przed nim ustawiony znak zakaz skrętu w lewo, zakaz zawracania oraz jeżeli byłby tam sygnalizator kierunkowy, który nie ma strzałki w dół. Dlatego, że sygnalizator kierunkowy S3, on zezwala tylko na jazdę w kierunku wskazanym strzałką w sygnalizatorze. Dlatego musiała być strzałka w dół, jeżeli jej nie ma, nie wolno w takim miejscu zawracać. Także w tej sytuacji, jak widać, sygnalizator kierunkowy ma strzałkę w dół, także tutaj zawracanie jest dozwolone. Zawracanie, o ile odbywa się ono na skrzyżowaniu bez wyspy centralnej, na ogół nie stanowi żadnego problemu, tak? Jest to po prostu zwykła, dwukrotna zmiana kierunku jazdy, raz w lewo i drugi raz w lewo, żeby jechać z powrotem. Natomiast jeżeli mamy już skrzyżowanie bardziej skomplikowane z wyspą centralną, tutaj oczywiście musimy już znać bardzo dobrze tematykę zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu, żebyśmy wiedzieli, z którego pasa, na który możemy zawsze wjechać. No i jak mówiłem, dzielimy to zawracanie na dwa osobne skręty w lewo. Teraz już posłużymy się kilkoma przykładami, gdzie po prostu będziemy sobie analizować poszczególne skrzyżowania trudniejsze z wyspami centralnymi. Również będziecie mieli obrazki w prawym górnym rogu tych skrzyżowań namalowane niestety na tablicy niezbyt ładnie, ale myślę, że połapiemy się w tym wszystkim i dojdziemy razem do wniosku, że to zawracanie wcale nie jest takie złe i takie trudne, jakie malują. Zbliżamy się właśnie do skrzyżowania na ulicy Morskiej przed ulicą Chylońską. Także najpierw musimy oczywiście zmienić pas na skrajny lewy, jak przed każdym skrzyżowaniem, którym mamy zamiar zawracać. No i teraz dojeżdżamy do niego, patrząc, ile pasów skręca w lewo, który skręca w lewo, tak? Także w tej sytuacji zobaczmy, tylko lewy skrajny skręca w lewo. Zresztą obojętnie ile by ich było, to rozpocząć zawracanie musimy zawsze ze skrajnego. Ale skoro tylko jeden pas skręca w lewo sprzed skrzyżowania, oznacza to, że w połowie zawracania, czyli po pierwszym skręcie, w tej poprzecznej drodze, w którą zaraz wjedziemy, możemy zająć pas, który chcemy, do skrętu w lewo. Na ogół jest to tylko lewy przy lewej, ale w tym przypadku zobaczmy, i lewy, i prawy mają strzałkę w lewo. Także możemy zawracać zarówno przy lewej, jak i przy prawej w tej sytuacji. No i teraz oczywiście w zależności od tego, który pas z nich zajęliśmy, musimy odpowiedni zająć po drugim skręcie. Czyli zapala się zielone światło, ruszamy. Z prawego pasa oczywiście, bo ten zajęliśmy, musimy zająć skrajny po prawej, który jedzie prosto. Z lewego oczywiście wjechalibyśmy na lewy, a później byśmy musieli zmienić pas jeszcze z powrotem na prawy. Także w tej sytuacji mogliśmy zawracać z obu pasów, tak? Z zawyspy. Ok, następne skrzyżowanie. Oczywiście znowu zmieniamy pas na skrajny lewy. Dojeżdżamy do skrzyżowania znowu na ulicy Morskiej pod estakadą Kwiatkowskiego. Także do lewej krawędzi jezdni, pas do skrętu w lewo. Zobaczmy, znowu jest to jedyny pas, który skręca w lewo. Także znowu zawyspę byśmy mogli wjechać, na który chcemy, ale pamiętajmy, że mamy zawrócić. Czyli musimy za wyspą zająć pas do skrętu w lewo. W tym przypadku już tylko lewy pas ma strzałkę w lewo, więc go zajmujemy, bo prawy jedzie prosto. I skoro jest to jedyny pas do skrętu w lewo,
oznacza, że ten drugi skręt, który właśnie wykonujemy, możemy zrobić od razu do prawej krawędzi. Dlatego, że jeżeli kolejny pas skręcał w lewo, to znaczy, że po skręcie mamy dowolność zajęcia pasa. Więc jedźmy od razu do prawej, mamy ruch prawostronny, więc zajmiemy sobie prawy, skrajny pas, no z wyjątkiem bus pasa, który jest po prawej stronie. Teraz zbliżamy się do skrzyżowania na ulicy Morskiej również, ale przy obwodnicy Trójmiasta. Jak zwykle zajmujemy skrajny lewy pas. Spójrzmy, że w tym przypadku mamy dwa pasy do skrętu w lewo, tak, przed skrzyżowaniem, ale zawracać możemy zacząć tylko i wyłącznie ze skrajnego lewego pasa, czyli musimy go zająć. Pamiętajcie, że teraz oczywiście musimy myśleć o tym, co będzie za wyspą, czyli po pierwszym skręcie, przed drugim skrętem, w poprzecznej drodze. Czyli skręcając za wyspę, za, pamiętajcie, że przypadkiem przed nie wjechać, bo dookoła wyspy po jednokierunkowych jeździmy, czyli byśmy pod prąd wjechali. Wjeżdżamy za wyspę, zajmując pas skrajny lewy, dlatego że tylko on ma strzałkę w lewo. Ale jest tak szeroki, że zmieszczą się na nim dwa samochody. Więc jeżeli chcemy po zawróceniu pojechać już do prawej krawędzi jezdni, to trzymajmy się prawej strony tego pasa. Bo jeżeli staniecie przy lewej, a ktoś po prawej obok was, to już do prawej nie pojedziecie. Tor jazdy musi być odpowiedni do tego, w jaki sposób będziemy skręcać. Jeżeli chcemy do prawej, to musimy szeroko do prawej, tak bardziej po prostej, bez ścinania zakrętu. No i zajmujemy sobie oczywiście skrajny prawy pas. W tym przypadku też mogliśmy zająć lewy lub prawy sobie po zawróceniu, no bo przecież jest za wysp tylko jeden, tylko że musimy się dobrze ustawić przy dobrej krawędzi tego pasa, jeżeli chcemy jechać do prawej, a przy lewej stronie, jeżeli chcemy jechać do lewej, prawda? Także tak by to wyglądało na tym skrzyżowaniu. Trasa egzaminacyjna, którą będziecie jechać, oczywiście może wymagać tego, że będziecie kilkakrotnie musieli zawrócić na jakimś skrzyżowaniu. Także nie jest to tak, że tylko raz zawrócimy, mamy to z głowy i potem już na pewno nie będziemy zawracać. Oczywiście to już zależy od egzaminatora, on wybierze jakąś trasę, tak, którą sobie założy, że macie przejechać. No i możliwe, że będziecie zawracać na jakimś łatwym skrzyżowaniu, potem na jakimś trudniejszym jeszcze. No ale myślę, że sobie z tym wszystkim poradzicie. No i kolejne skrzyżowanie na ulicy Morskiej. Znowu z ulicą Chylońską. Byliśmy już na nim, ale teraz dojeżdżamy od drugiej strony. Jak przed każdym innym skrzyżowaniem, zawracając, tak, chcąc zawrócić, musimy zająć skrajny lewy pas, czyli od tego zaczynamy. W ogóle pamiętajcie, że jeżeli egzaminator wydaje wam polecenie, proszę zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu, to w ogóle nie myślcie nawet, gdzie ono jest. Po prostu starajcie się najpierw zmienić pas, bo i tak będziecie musieli to zrobić. Natomiast to skrzyżowanie jest specyficzne, bo wjeżdżając za wyspę, czyli wykonując ten pierwszy skręt, możemy również pojechać do prawej krawędzi jezdni i drugi skręt wykonać spod prawego krawężnika, z prawego skrajnego pasa, ze względu na to, że oba pasy, które będą za wyspą, mają tutaj strzałkę w lewo. Ale nie zapomnijmy również w ogóle o przepisie, który mówi, że jeżeli jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku, to zawsze możemy z każdego pasa w tym kierunku jechać. Spójrzmy, że przed nami w tym momencie nie ma w ogóle drogi na wprost. W pozycji, w której właśnie się znaleźliśmy, no jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku właśnie, bo w prawo to byłoby pod prąd przecież, a prosto drogi nie ma. Czyli na takim skrzyżowaniu, gdyby nawet nie było tutaj wyznaczonych pas w ruchu, czyli na jezdni nie byłoby linii oddzielających pasy ani strzałek, byśmy i tak mogli spod prawego krawężnika skręcać w lewo, mimo że robimy to z drogi jednokierunkowej. Właśnie zgodnie z tym przepisem, jeżeli jazda jest dozwolona tylko w jednym kierunku, to możemy z każdego pasa w tym kierunku skręcać. Także to jest takie skrzyżowanie, gdzie możemy spod prawego krawężnika, z prawego pasa wykonać ten drugi skręt w lewo i tak zakończyć zawracanie. Oczywiście mogliśmy też robić to z lewej. Natomiast jeżeli zajęliśmy prawy, to szeroko do prawej na skrajny prawy pas wjeżdżamy i skończyliśmy zawracanie. Teraz zjeżdżamy ze Stakady Kwiatkowskiego na ulicę Hutniczą i na tym skrzyżowaniu sobie właśnie zawrócimy. Oczywiście skrajny lewy pas, najpierw tak, to jest oczywiste, ale wjeżdżając za wyspę, spójrzmy, nie ma wyznaczonych pasów ruchu w ogóle, a jesteśmy na jednokierunkowej, więc musimy od lewej krawędzi jezdni, a potem oczywiście już do prawej, bo możemy oczywiście na który pas chcemy wjechać, bo jeżeli nie było wyznaczonych pasów ruchu na jezdni, to tylko od lewej mogliśmy, a skoro tylko od lewej, to od razu na prawy pas po zawrócie. Kolejne skrzyżowanie, takie raczej standardowe, z wyspą dojeżdżamy do ulicy Morskiej, zjeżdżając ze Stakady Kwiatkowskiego i mamy zawrócić znowu z powrotem na Estakadę. Najpierw skrajny lewy pas, to już oczywiście wiemy, i wjeżdżamy za wyspę. Pierwszy skręt wykonujemy do lewej, dlatego że tylko lewy pas ma strzałkę w lewo.
co zaraz zobaczymy. I teraz z tego lewego skrajnego pasa możemy od razu do prawej, ze względu na to, że tylko jeden pas przecież skręcał w lewo z tej pozycji, a kiedy tylko jeden pas skręca w lewo z jakiegoś miejsca, to wtedy możemy oczywiście jechać na który chcemy, najlepiej od razu do prawej, bo mamy ruch prawostronny i jesteście od razu przy prawej na egzaminie i o to głównie chodzi. Teraz dojeżdżamy do skrzyżowania na Oburzu, ulica Umruga pod estakadą Kwiatkowskiego. Oczywiście znowu zajmujemy skrajny lewy pas, no bo to jest raczej oczywiste. Musimy z tego pasa rozpocząć zawracanie. No i teraz oczywiście stojąc myślimy, co będzie za wyspą. Kiedy wjedziemy już za wyspę w poprzeczną drogę, po pierwszym skręcie, musimy jak zwykle zająć tam też pas do skrętu w lewo, bo przecież zawracamy. I w tej sytuacji będą dwa pasy do skrętu w lewo w poprzecznej drodze. Także wybieramy sobie lewy lub prawy z nich, z tym, że łącznie są tam trzy pasy, a lewy i środkowy są pasami do skrętu w lewo, więc musimy jeden z tych dwóch wybrać. Ja wybiorę sobie lewy oczywiście, tak, w tym przypadku jest bezpieczniej. No i z lewego nie mogę pojechać do prawej krawędzi, bo stąd dwa pasy skręcały. Z lewego muszę na lewy, który jedzie prosto, ten środkowy pas, czyli prawy, który skręcał w lewo, by jechał do prawej krawędzi. Teraz jedziemy ulicą Janka Wiśniewskiego i dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Polską. Oczywiście lewy skrajny pas na dzień dobry i wjeżdżamy w drogę poprzeczną za wyspę. Tam będzie tylko jeden pas do skrętu w lewo, czyli standardowe skrzyżowanie, takich jakich najwięcej z wyspami centralnymi, tak? Wjeżdżamy za wyspę do lewej krawędzi, bo tylko ten pas skręca w lewo, ustawiamy się bardziej na wprost, bez ścinania, żeby pojechać sobie już do prawej. No bo oczywiście, jeżeli możemy jechać do prawej krawędzi jezdni, to wykorzystajmy to. Mamy ruch prawostronny, jak już wcześniej wielokrotnie wspominałem, więc jeżeli możemy gdzieś jechać do prawej, pojedźmy od razu, żeby potem nie dokładać sobie kolejnej czynności, czyli zmiany pasa ruchu. Teraz zbliżamy się do skrzyżowania na ulicy Polskiej z wyspą centralną, skrzyżowanie. Za wyspą nie będzie wyznaczonych pasów ruchu, także musimy trzymać się lewej krawędzi jezdni, bo przecież po jednokierunkowej jezdni jedziemy, także od lewej krawędzi tylko możemy skręcać w lewo. Stajemy na stopie akurat tutaj, patrzymy, z prawej nikt nie jedzie. No i od razu do prawej krawędzi, bo przecież jeżeli za wyspą nie ma wyznaczonych pasów ruchu, tam skąd właśnie skręcamy, no to przecież ten skręt możemy już wykonać do prawej krawędzi, no bo na który pas chcemy, tylko od lewej mogliśmy rozpocząć manewr. Kolejne skrzyżowanie. Tutaj już mamy skrzyżowanie takie prostsze, gdzie nie ma wyspy centralnej, także poprzeczna droga jest drogą dwukierunkową. W takiej sytuacji zawracać będziemy prawą stroną, bo lewą byśmy robili to pod prąd. Tak? Także wjeżdżamy sobie poprzeczną drogę, jechaliśmy prawą krawędzią i wtedy też już na prawy lub na lewy, to właściwie bez znaczenia, ale biorąc pod uwagę, że mamy ruch prawostronny, staramy się do prawej od razu, no bo tak będziemy musieli prawym pasem jechać. No i jeszcze może skrzyżowanie na skwerze Kościuszki w Gdyni, jednokierunkowa jezdnia, więc zjeżdżamy do lewej krawędzi, oczywiście tak, natomiast poprzeczna droga, tak samo jak na tym poprzednim skrzyżowaniu, jest dwukierunkową, bo nie ma znaku ani wyspy, tak, nic co by mówiło, że jest to jednokierunkowa, więc z prawej strony, z dwukierunkowej drogi skręcamy, tak, drugi skręt wykonujemy i na prawy pas od razu do prawej krawędzi jedziemy dalej. I może na koniec jeszcze rondo, czyli zwykłe skrzyżowanie ruchu okrężnym, jeden pas ruchu tylko na rondzie, także prościutkie, patrzymy czy nikt nie jedzie, ustąp pierwszeństwa przed rondem, wjeżdżamy na skrzyżowanie, mamy zawrócić, czyli musimy wyjechać tym samym wyjazdem, którym wjeżdżaliśmy tak naprawdę, tak? Także zawracamy, całe kółeczko na rondzie, kierunkowskaz prawy sygnalizujemy przed wyjazdem, opuszczeniem ronda i wyjeżdżamy, koniec zawracania. Jeżeli ten materiał był dla Was pomocny, to zalajkujcie go. Oczywiście też prosiłbym Was o subskrypcję kanału Nauka Jazdy Grzegorz Formella. No jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się udzielić odpowiedzi. Także powodzenia na egzaminie. Trzymam za Was wszystkich kciuki.